Obniżenie poziomu bezrobocia poniżej 13% to jeden z głównych celów rządu Donalda Tuska na 2014 rok. Jednak, jak piszemy w Rzeczpospolitej, coraz więcej mieszkańców, szczególnie zachodnich województw, już znajduje pracę, jednak w dosyć specyficznym sektorze, mianowicie przemytu narkotyków. O tym, że ten sektor się rozrasta, mówią dane prokuratora. Coraz więcej mieszkańców zachodnich regionów przemyca narkotyki kupione w Holandii, wwożąc je do Polski zwykłymi rejsowymi busami. Tak jak jeden 35-latek, który narkotyki ukrył w nogawkach wwożonych w bagażu spodni jeansowych. Oczywiście można się śmiać i mówić, że Polak potrafi, jednak smutne w tym wszystkim jest to, że do tych desperackich kroków zazwyczaj te osoby rzeczywiście pcha bieda. Tak jak w przypadku wspomnianego 35-latka. Od kilku lat jest bezrobotny, nie ma prawa do zasiłku, a na utrzymaniu ma małe dziecko. Polacy, publicyści, politycy lubią za wszelkie przejawy złej sytuacji w kraju obwiniać rząd Donalda Tuska. Jednak w tym przypadku również ja uważam, że rozwój przemytu narkotyków to właśnie wina rządu. No bo wszystkie dotychczasowe programy mające na celu ograniczenie poziomu bezrobocia wśród młodych zakończyły się klęską. Jeżeli obniżenie poziomu bezrobocia zapowiadane poniżej 13% również się nie powiedzie, to na pewno sektor przemytu narkotyków nadal będzie kwitł.